Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Michale. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Pawa Bank osiągnie sukces? 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 No, finalnie tak. Finalnie tak, mi się tu pokazuje bardzo dobrze. Teraz jeszcze tu zobaczymy, jakaś ciężkość, tutaj już stabilizacja. Tak, 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 tak. Według kart tak, ale nie będzie to łatwa droga, zdecydowanie. Dużo ciężkości. Ale po kolei. Co jest na tak? Karta piątki kielichów. No niestety początek może powodować jakiś dyskomfort, tak? Jakieś takie smutki, bóle głowy, no coś może nie iść tak, jakbyście Państwo sobie, jakby Pan sobie tutaj życzył, tak? Bo piątka kielichów to właśnie jest taki dyskomfort, uczucie takiej beznadziei wręcz, ale proszę się temu absolutnie nie poddawać, tak? Bo to jest tylko początek i początki zawsze są trudne. Proszę nie brać tego kompletnie na poważnie, tak? Nie płakać tak jak tutaj na tej karcie, absolutnie nie. Dyskomfort może być, ale spokojnie, proszę się nie zniechęcać. Co jest na nie szóstka buław? No tutaj właśnie poprzeszkadzać może taki słomiany zapał, tak? Czyli gdzieś tam może mieć Pan takie duże jakby nadzieje związane z tym, z rozwojem Pawa Banku. Wygórowane ambicje, o tak powiem. Proszę sobie tego nie robić, no bo to przyniesie ten właśnie dyskomfort i słomiany zapał nie jest wskazany. Natomiast karta rada, karta wieży, no właśnie. Tutaj karty radzą, że należałoby absolutnie zburzyć to, na czym Pan się do tej pory opierał. Bo to nie tędy droga. Bo Pawa Bank ma ogromną szansę osiągnięcia sukcesu i to widać w kartach, ale coś czy w sprawach takich, nie wiem, czysto technicznych, czy w jakichś takich sprawach, no... No ciężko mi jest jakby określić, tak? Natomiast coś jest w tej całej strukturze, tak? Jest coś takiego, co nie działa po prostu, tak? Należałoby to znaleźć, tak? No niestety, poszukać, tak? Bo tutaj należy zburzyć to, na czym się Pan teraz opiera, aby zacząć coś zupełnie od nowa, ale w lepszym zdecydowanie świetle będzie to wszystko, komfort będzie znacznie większy, tak? Tutaj już się Pan pokazuje jako król denarów, czyli stabilny człowiek z pieniędzmi, z doświadczeniami, z możliwościami, z kompetencjami wszelkimi. Naprawdę, to jest świetna karta. Tu karta rodziny, dziesiątka kielichów, czyli będzie i rodzina się cieszyła, tak? Będzie radość, będzie to ciepło takie rodzinne. Będzie wszystko to, tak naprawdę, co jest potrzebne do szczęścia. Tutaj as denarów również, czyli wielkie możliwości, potencjał ogromny drzemiący w tej karcie i w Panu na odniesienie sukcesu, na uzyskanie dużych korzyści majątkowych. Należy tylko sięgnąć po te szanse. Dalej mamy króla buław, czyli albo jakiś mężczyzna, taki dynamiczny, temperamentny, tak, taki, no... taki po prostu karierowicz, że tak powiem, może mieć wpływ na Pana jakby tutaj decyzję, albo może to Pana opisywać ta karta, tak, że już tyle osiągnąłem, że jestem po prostu karierowicz, sukces mam w małym palcu, tak, osiąganie sukcesu, sukces jest moim jakby chlebem codziennym, proszę, żeby to Pana tylko nie zgubiło, bo dalej mamy kartę sprawiedliwości, no i kartę rozliczeń, należy tutaj się zrobić taki research wewnętrzny, rozliczyć się z tym, co osiągnąłem, co chciałabym osiągnąć, czego nie chcę absolutnie, do czego dążę, tak? I to bardzo Panu pomoże. Takie podsumowanie, research wewnętrzny, taki tak, takie rozliczenie się, pogodzenie się z pewnymi rzeczami i po prostu, no, jakby po tym podsumowaniu będzie Panu zdecydowanie łatwiej jakby dążyć jeszcze wyżej, tak? Daję Wam kartę siły, czyli Pan jakby ujarzmia wszystkie te negatywy, o których Pan tutaj wcześniej myślał, tak? Gdzieś tam, które Pan przepracował, ujarzmia Pan, już przepracowałem to, tak? Tu jeszcze może być trochę ciężkości, bo gdzieś za dużo obowiązków po prostu, tutaj należałoby dobrze obowiązki podzielić i też rozłożyć sobie to jakoś, tak? Żeby nie było przemęczenia organizmu, po prostu, tak?
Ale już dalej mamy czwórkę buław oraz kartę gwiazdy. I to jest cudowne zakończenie. Czwórka buław mówi, że pan staje na dwie nogi pewnie. To jest karta stabilizacji, dobrych podstaw jakby do dalszej drogi, do dalszego rozwoju. To jest karta stałości, dobrych pieniędzy. To jest karta jakby rodziny, ciepła. To jest karta takich szans, które stoją po prostu dla nas otworem, tak? I karta gwiazdy to karta spełnionych marzeń. Zawsze mówię, że to jest moja chyba jedna z najlepszych kart, jakie wychodzą w tarocie. Może nawet moja ulubiona to jest karta, która mówi o spełnieniu marzeń, że wszystko jest w zasięgu Twojej dłoni, tak? W zasięgu Twojej ręki. O szerokich perspektywach, współpracach, o współpracach, które niosą wiele korzyści, owoców, tak? To jest piękna karta, realizacja planów, zamierzeń, spełnianie marzeń. Wszystko to, co najlepsze. Także no cóż, Pawa Bank ma szansę według kart osiągnąć ogromny sukces, ale należy po prostu nie zniechęcać się, ale i być czujnym, nie mieć słomianego zapału i zburzyć wszystkie struktury, na których teraz jakby to jest budowane, bo to nie zadziała. Myślę, że pan będzie wiedział, o co chodzi. Jeśli nie, to proszę wszystko przeanalizować dokładnie, bo dzięki tej analizie tutaj karty się tak pięknie ułożą. Także jak najbardziej energetycznie jest szansa, ale proszę, wieża, no zburzyć to, co już nie działa. Albo zastanowić się, co może nie działać i wtedy będzie pan wiedział zdecydowanie i wówczas zaczną się bardzo dobre czasy. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, sukcesów, dziękuję za zaufanie, do zobaczenia, do usłyszenia.